Pampalini łowca zwierząt, a wy już tu jesteście. No to cześć, witam w kolejnym odcinku o processingu. W poprzednich odcinkach bawiliśmy się troszkę instrukcją warunkową, obiektami, które rysowaliśmy. Szybkie przypomnienie. Środowisko processing, darmowe środowisko programowania oparte o Javę. Akurat no, w tym przypadku korzystamy z języka Java, można tutaj jeszcze inne języki też zaprząc do działania, ale ja zaprzęgam Javę i z tą Javą lecimy w dal. Na początek utworzę sobie funkcję setup, funkcję, która wykonuje się jeden raz na początku programu. No, na razie nie wiem, czy będzie mi potrzebna, może w ramach koncepcji, ale niech będzie, to jest to, co wykona się jeden raz. Komentarzyk, dwa slasze, prawda, i mamy komentarz, coś, co nie ma znaczenia dla programu, a ma duże znaczenie dla programisty. Druga funkcja, coś, co się wykonuje w kółko i w kółko i w kółko, czyli funkcja draw. No i teraz tak, w moim projekcie chciałbym teraz dla przećwiczenia pokazać, jak zrobić pętlę. Czyli jak zrobić coś, co wykona się wiele razy, określoną ilość razy na początek taka pętla będzie i na przykład narysuje mi kilka kwadracików. Ponieważ chcę zrobić to jeden raz na sam początek, no to wewnątrz funkcji setup. Jeden kwadracik to coś takiego. No, same dziesiątki, co może być mylące, ale zaraz się to myślę rozjaśni. I wewnątrz mojego szkicu został utworzony kwadracik. Sam szkic jest stosunkowo mały, dlatego że nie określiłem jeszcze rozmiaru okna. No, chciałbym, żeby było jednak troszkę większe to okno, więc zanim kwadracik to size okna, no i powiedzmy damy 200 na 200 takie okno tego typu. I mam teraz okno o rozmiarze 200 na 200, i mam tutaj kwadracik, który jest położony w punkcie 10,10. Przypominam, że te punkty są liczone od lewego górnego rogu, czyli 0,0 jest tu. Tak? Jeżeli tutaj zmienię na 0 i 0, to mój kwadracik jest równo w tym miejscu. Tak? Jeżeli zmieniam Y, czyli idę w dół, no nie, 200 nie, bo 200 to mam okno, 100 w połowie, no to kwadracik się zaczyna w połowie, wizualnie jest troszeczkę niżej, no bo ma wysokość 10 i jest, sięga już trochę poza połowę. Czyli w ten sposób określam położenie kwadracika, no więc powiedzmy, że kwadracik chciałbym, żeby był rysowany w lewym górnym rogu, czyli 0 i 0, miał rozmiar 10 na 10, ale teraz, żeby tych kwadracików było pełno, aż dojdą do końca ekranu. Ponieważ ekran mam na szerokość, znaczy to okienko mam na szerokość 200, to w takim razie tych kwadracików potrzebuję 20, tak? 20 kwadracików o szerokości 10 da mi razem na szerokość ekran. No więc mógłbym sobie to na zasadzie kopiuj, wklej 20 razy wkleić. No 20 razy to jeszcze nie jest dużo, ale za chwilę będę chciał, żeby te kwadraciki również były w dół, więc na zasadzie kopiuj, wklej to miałbym 20 razy 20. No to już się zaczyna robić dosyć spora ilość tych linii, tak? Będzie 400 w tym momencie takich wpisów. Więc kopiowanie 400 razy, do tego 400 razy zmienianie odpowiednich współrzędnych, a za chwilę powiem, że będę chciał większy kwadracik i będę musiał od nowa wszystko zmieniać. Więc chciałbym wykorzystać do tego element sterujący zwany pętlą. Pętla, czyli coś, co się powtarza. No i jedną z pętli, które się powtarzają, jest pętla for. OK, mam pętlę, która wykona się 20 razy. Dlaczego? Dlatego, że pętla for działa w ten sposób, że jeden raz wykonuje to. To jest wykonane tylko jeden jedyny raz, czyli na początku powstanie zmienna int, czyli zmienna całkowita, liczba całkowita. O nazwie i, no najczęściej się daje i. Mogłem to nazwać kaczka, indyk, ale krótko i, zazwyczaj programiści wiedzą, o co chodzi. I teraz to i równa się 0, czyli do komórki pamięci, gdzie jest i, wstawiona jest liczba 0. Potem sprawdzony jest warunek, czy i jest mniejsze od 20.
No skoro i było 0, no to i jest mniejsze od 20, bo 0 jest mniejsze od 20. Czyli co zrób? Narysuj kwadracik. Potem zwiększ i o 1. Wracamy do góry pętli i zwiększamy. I plus plus mówi zwiększ i o 1. No i stało się z 0 jedynką. Czy już to nie jest wykonywane, to już jest pomijane. Czy nasza jedynka jest mniejsza od 20? No jest, bo jedynka jest mniejsza od 20. Czyli narysuj kwadracik. Zwiększ i o 1. Czy dwójka, tak, sorry, dwójka, tak, narysuj. Trójka, tak, narysuj. Dziewiętnastka jest mniejsza od 20, tak, narysuj. I plus plus dwudziestka. Czy dwudziestka jest mniejsza od 20? No dwudziestka nie jest mniejsza od 20. Czyli już się nie wykona, zakończy swoje działanie, przejdzie dalej. No nic dalej nie mamy, ale gdyby było, to przeszedłby dalej. No i teraz, czy 20 razy, bo dla zera, jedynki, dwójki, trójki, aż do dziewiętnastki, 20 razy narysuje się kwadracik. Jeżeli to teraz uruchomię, to nic się nie zmieniło, bo te kwadraciki narysowały się w tym samym miejscu. Jest 20 kwadracików narysowanych identycznie w tym samym miejscu, zero przesunięcia. A ja bym chciał, żeby one się przesuwały w osi X, czyli tu jest te X, tam gdzie jest I. Ale nie, bo I jest równe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ja nie chcę, żeby było co jeden piksel. No mogę uruchomić to w ten sposób. Zobaczymy, co będzie. Jest 20 kwadracików, które są przesunięte o jeden piksel, dlatego powstała tutaj czarna część, dlatego że ta czarna część to są krawędzie o jeden piksel, jeden piksel, jeden piksel i te krawędzie zostawiły za sobą ślad. Ale my nie chcemy co jeden piksel, my chcemy co 20 pikseli, czyli to razy 20. No to na początku będzie 0 razy 20, czyli 0. Potem będzie 1 razy 20, czyli 20. Potem 2 razy 20, 40. No i w ten sposób... No tak, zakładałem cały czas, że kwadraciki są w rozmiarze 20. Gdzieś tu błąd w myśleniu zrobiłem, więc one są oczywiście w ten sposób. No to zrobimy je o rozmiarze 20. Nie, one o 10, tak, czyli tu o 10, przepraszam, o 10. O, i teraz mam zapełnione kwadracikami, tak, bo oczywiście tam gdzieś, poprawcie sobie to w myśleniu, gdzie mówiłem 20, to oczywiście 20 tych kwadracików jest 20, ale one są co 10, prawda, tutaj. No i teraz mamy 20 kwadracików, które zapełniły mi jeden rząd. No i teraz, gdybym to 10 razy skopiował, 20 razy, przepraszam, skopiował, mieszają mi się te wartości, to bym mógł zrobić drugi rząd, który tutaj miałby 20, potem trzeci rząd, który tu miałby 30, czwarty rząd, który miałby tu 40. No ale znowu, żeby nie kopiować, mogę całość, ten jeden rząd, wstawić do pętli, która będzie się powtarzała też 10, też 20 razy. I ta pętla będzie po każdym powtórzeniu zmieniała Y o 20 w dół. Czyli całość, to co jest tutaj, to jest jeden wierzch, muszę wstawić do kolejnej pętli. I teraz ta pętla, podobnie jak tamta, ale jest nadrzędna nad pętlą poprzednią. Tylko tym razem użyłem J, no bo I już mam zarezerwowane w tej pętli wewnętrznej. Czyli nie mogę zastosować kolejny raz I. Czyli jest sobie pętla bazująca na zmiennej J i to jest, powiedzmy, dla nas czarną skrzynką, żółtą skrzynką tutaj, bo na żółto się zaznaczyło. I to jest czarną skrzynką, którą się wykonuje 20 razy. No jeżeli to uruchomię, to wizualnie różnicy nie ma, bo znowu te 20 rzędów ustawiły się w tym samym miejscu, każdy na jeden, na drugi. Czyli musiałbym nasze Y, a tu jest Y, uzależnić od czego? Od J. Tylko jeżeli będzie samo J, no to tak jak poprzednio, te rzędy nam się obniżają o jeden piksel. A my chcemy, żeby te rzędy się obniżały też o 10 pikseli, żebym już nie pomylił tego z 20, o 10 pikseli. I mam siateczkę na całym ekranie, na całą wartość. Troszeczkę to widać, że tu jest krawędź,
tutaj tej krawędzi nie ma, bo się nie zmieściła, bo tak naprawdę mój 10-pikselowy prostokąt, kwadracik ma jeszcze obramowanie i to obramowanie ma tutaj jeden piksel, czyli on tak naprawdę jest szerszy. No ale to za chwilę wyeliminuję te krawędzie i wtedy będę miał dokładnie równo. Ale zanim wyeliminuję krawędzie, muszę dać kolorki dla piksel, dla kwadraciku, bo inaczej nie będzie widać, bo jak wyeliminuję krawędzie, to będzie jedna białość. W każdym razie w ten sposób, przy pomocy pętli w pętli, narysowałem siateczkę. I jak to działa? Najpierw J równe jest 0. Czyli 0 jest mniejsze od 20. Tak, jest mniejsze od 20. Wejdź do środka i wpadnij w kolejną pętlę, że I równa się 0. Czy 0 jest mniejsze od 20? Jest mniejsze. No to mamy 0, 0, 10, 10. Pierwszy prostokącik, kwadracik został narysowany. Teraz I się zwiększa na 1. Czy 1 jest mniejsze od 20? Tak. No to tu wskakuje. I już równe jest 1, ale J ciągle wynosi 0. No to wyrysował obok kolejny kwadracik. Potem znowu, aż doszedł do 19. Dla 19 narysował kwadracik 20 i zwiększył i. I już mu się nie zgadzało, więc już wyszedł z tej pętli. Ale jak wyszedł, to doszedł do końca pętli zewnętrznej. Czyli zapętlił się z powrotem do pętli zewnętrznej. I J równa się 1. I teraz znowu wpada w pętlę środkową, która znowu zaczyna od 0. Znowu pierwszy raz się wykona 0, 1, 2 do 19. Koniec, szluz i znowu wypadamy do pętli zewnętrznej, aż pętla zewnętrzna dojdzie też do 19 i dla 20 już nie wykona środka. No i w ten sposób mam wszystkie krateczki. No to teraz jeszcze troszkę upiększę mój rysunek. Otóż chciałbym, żeby każdy kwadracik był rysowany w innym losowym kolorze. Tak? Czyli do ustawienia koloru służy fil z trzema wartościami R, G, B. Składowa czerwona, zielona i niebieska. Red, green, blue. Ale nie mam tych składowych tutaj. Zresztą nawet mi podkreśla to ładnie processing. Więc muszę jeszcze je wylosować. W tym momencie mam losowanie, które za chwilę omówię. Ale sprawdzę, jak to działa. I powstała mi siateczka z losowo dobranych kolorów. Jeżeli uruchomię jeszcze raz, te kolory powinny być inne. Ale też losowo dobrane. I teraz te kolory, jak tu działa losowanie? Otóż taki zapis random, czyli liczba losowa w nawiasie 256 powoduje, że on losuje liczby od 0 do 255. 256 już nie losuje. Natomiast to są liczby typu float, zmienno-przecinkowego, liczby rzeczywiste. Więc muszę je rzutować na inta, przekształcić w inta. No i dzięki temu przekształceniu w inta, no mogę to przypisać do zmiennej całkowitej kolor red. To samo z greenem, to samo z blue, więc wylosuję trzy różne, no różne albo jak mu się trafi, to może takie same, ale trzy niezależne od siebie liczby od 0 do 255 rzutowane, każda na inta, przekształcona każda w inta. No i kolor RGB, jak już tłumaczyłem w wcześniejszych odcinkach, zbudowany jest właśnie z tych trzech składowych, RGB jest zbudowany kolor. No i polecenie fil wypełnia mi te kwadraciki. No to teraz mogę usunąć krawędzie poleceniem no stroke i mam teraz kwadraciki już bez krawędzi. Funkcja noStroke mam nawiasy, ale one są puste, bo ona oznacza wyłącz krawędzie, więc nie potrzebujemy w nawiasach przesyłać żadnej informacji do tej funkcji. Tak, po prostu noStroke, ale nawiasy muszą być oczywiście obowiązkowo. No i w tym momencie, ponieważ mam losowe kolorki, to widać te kwadraciki, a ponieważ nie mam krawędzi, to one już są o dokładnie 10 pikselach, już ten jeden piksel z brzegu każdego nie powiększa tego kwadracika. Bo one wcześniej były tak, że w zasadzie ten piksel jeszcze ją częściowo je powiększał. No i zadanie gotowe. No, myślę, że to na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o processing i pętle. Zapraszam do wciśnięcia prenumeruj, do subskrybuj. Zapraszam do dania kciuka w górę. To jest bardzo ważne, żeby filmy się rozprzestrzeniały i inni wiedzieli, że one są.
No i żebyście Wy również dostawali powiadomienia o nowych odcinkach. Cześć, pa!